Oto najnowszy certyfikat zdobyty przez uczniów z gimnazjum nr 2 w Działdowie. Placówka zdobyła zieloną flagę, która jest tytułem nadawanym szkołom na całym świecie w ramach programu EcoSchools. Program polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży i realizacji różnego rodzaju projektów. Żeby zdobyć wyróżnienie zielonej flagi, jest to wyróżnienie międzynarodowe, no trzeba podjąć szereg działań proekologicznych, które służą środowisku, temu środowisku najbliższemu, czyli szkolnemu, ale także patrząc globalnie czy lokalnie, także środowisku, które nas otacza. Jednym z przedsięwzięć to na przykład segregowanie odpadów, tak? Inne przedsięwzięcie, które już jakby było w gestii dyrektora, zadbanie o to, by nie było materiałów szkodliwych zdrowiu uczniów, pracowników. W międzynarodowym programie, który realizowany jest od 1994 roku, uczestniczy ponad 15 tysięcy szkół, ale tylko blisko 5 tysięcy zdobyło zieloną flagę. Uczniowie placówki z Działdowa mają świadomość, że każdy z osobna powinien dbać o ekologię. Przede wszystkim segregacja śmieci, dbanie o środowisko, wiele akcji z tym wiążących się i przede wszystkim zielona przyroda, to co chcemy najbardziej, czyli nie zaśmiecanie środowiska. W gimnazjum realizowany jest szereg różnego rodzaju projektów, które przede wszystkim przeprowadzają sami uczniowie. W ramach jednego z zadań stworzyli swój własny dekalog bezpieczeństwa, który obowiązuje w placówce. Nie rzucać petardami, bo w szatni. Żebyśmy siebie nawzajem wszyscy tolerowali i szanowali. Było też hasło, że wszyscy mamy swoje prawa, ale też obowiązki. No i także pamiętamy o tym, że inni też nie mają. Uczniowie obowiązki nauki dzielą z pracą przy różnego rodzaju projektach. Kolejnym realizowanym przez placówkę z Działdowa w listopadzie był projekt pod tytułem Czy jesteśmy otwarci na wielokulturowość? Wędrówka po świecie tradycji żydowskich. Między innymi w Dzień Tolerancji ta debata miała miejsce po to, by podkreślić, że powinniśmy być otwarci na inne kultury, inne wyznania i szanować innych ludzi, pomimo że myślą inaczej niż my. Ta debata odbyła się dla naszej młodzieży, a po południu dla środowiska lokalnego. Każdy, kto chciał, mógł przyjść na tę debatę. Działania uczniów i nauczycieli z gimnazjum nr 2 w Działdowie powinny być przykładem dla innych placówek. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale również rozwijania talentów i zainteresowań uczniów.